Została wybudowana za unijne pieniądze 10 lat temu, była inwestycją prywatną. Nigdy tak naprawdę nie została włączona do dłuższego użytkowania. Od początku wywoływała kontrowersje. Mowa o spalarni w Korzyścienku. Ekologiczny Kołobrzeg powstał po to, żeby się bronić przed tą spalarnią i przed biogazownią, która miała powstać też na Korzyścienku. Udało się, bo ani jedno, ani drugie generalnie nie rozpoczęło pracy. Ta nieużytkowana instalacja termicznego przekształcania odpadów teraz jest rozbierana, poinformował nas z pewną ulgą Krzysztof Plewko. My od 2010 walczyliśmy z tym i to, no, powiedzmy, że skutecznie, z tym, że cały czas obawialiśmy się, czy to nie ruszy, bo jednak instalacja stała i w tej chwili praktycznie możemy powiedzieć, że już nie ruszy, bo wszystko jest prawie rozebrane. Jeszcze zostały tam niektóre elementy. Ta najważniejsza konstrukcja jest zdjęta. Według radnego demontaż instalacji to efekt pracy syndyka. Spółka była w upadłości już od dłuższego czasu i pan syndyk mi wyjaśnił, że próbował sprzedać to wielokrotnie. Niestety nie było chętnych do nabycia. W końcu udało się sprzedać. No i oczywiście w tej umowie jest też to, że ten kupujący rozbiera to i zabiera stąd. Jednocześnie i dość nieoczekiwanie radny proponuje, by w przyszłości wykorzystać teren po spalarni. Uważam, że byłoby to chyba naprawdę dobre miejsce na przeniesienie schroniska dla zwierząt. Myślę, że ta lokalizacja byłaby dobra. Jest tam pętla autobusowa, łatwy dojazd. Teren utwardzony, uzbrojony. Ale też sąsiedztwo oczyszczalni ścieków i kompostowni. Miasto w ostatnim czasie nie rozpatrywało tej lokalizacji.